Cześć wam dzisiaj. jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i ludzi lecimy, bo przede wszystkim, przede wszystkim, tak, są drobne przesunięcia, jeżeli cokolwiek będzie nie tak, przepraszam, będę robił adnotacje i raty w najbliższych dniach, jako że znowu się wybieram, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy wyjeżdżam, ale wiem, że w najbliższych dniach muszę wyjechać, więc zaczynam nabudowywać nagrywki z wyprzedzeniem, żeby nie dać się złapać z łapką w nocniczku, wiecie jak to jest, um, wiem, że coś się zbliża, nie znam dokładnie terminu na ten moment, prawdopodobnie dzisiaj, jutro się dowiem, więc e, będę wiedział jak dużo nagrać z wyprzedzeniem muszę zrobić. Przepraszam, ale dzieje się tyle w samej grze, że mamy o czym gadać i nie będzie jakby poślizgów z niczym. To jest wyjątkowa sytuacja, bo za każdym razem, prawie za każdym razem do tej pory, jak mieliśmy nagrywki z wyprzedzeniem, to był koniec aktualizacji i musiałam czarować z rękawa różne informacje, które... <laughs> ostatnio było... Dobra, może nie będę tego jechał za bardzo na odcinku, ale ostatnio ktoś cisnął po tych informacjach, które się potem okazały prawdziwe. <laughs> Jestem taki, zacisz straszny, ale dobra. Będą przesunięcia, przepraszam za to, i, i ym, no tak, lecimy dalej z materiałem. Oprócz tego mamy Campfire Stories, czyli opowieści z nadogniska. Have you heard about the sharks? Czy słyszeliście na temat rekinów i to jest od strony Hilichurli? Bardzo podoba mi się to, co tutaj zrobili, jest ze strony czegoś, to znaczy, world building jest świetny w tym. Zastanawiam się, dlaczego albo tego nie było wcześniej, albo ja tego nie zauważyłem wcześniej, bo jeżeli to miało miejsce, to jakoś mi tak przeleciał nad głową, a zerkam. Cały czas na te, te ich produkcje, więc mamy tutaj chirile, które sobie opowiadają ploteczki na temat niebezpiecznych rekinów, i mamy tego szarki Surfboarda całego, i jest. Um, z perspektywy tego, kto jest gryziony, jest ta opowieść, więc całkiem fajnie tutaj są pytania, odpowiedzi. Z replika rekina słodkowodnego. Gdybyśmy mieli rekiny słodkowodne, to znaczy rekiny słodkowodne z definicji są trudne, bo tam niewiele jest zbiorników, po których mogłybyś śmigać, ale jest super. No i są też informacje, gdzie jest ten sklep, to tam rolowanie robiliśmy, przypomnienia na temat tego, że to bydle jest niebezpieczne i żyre różne rzeczy przed chwilą właśnie podniosłem jakieś takie kółko i wyskoczyły na mnie. Hydro, te, slimy. Więc to było dziwne, nie spodziewałem się tego. Tak myślałem, że tu będę mógł usiąść, bo tak zaczęło mi się świecić. Myślałem, jest, podejdę, posadzę tyłek i będę na nagrywce siedział w tym. Ale nie, nie dało rady, nie dało rady. Więc podoba mi się ta forma promocji, że zaczynają postacie, skille, zdolności i niektóre rzeczy na świecie opisywać za pomocą ryżorowego języka. To tutaj chili czurlowego języka. Bardzo fajna akcja, i jestem na tak. Jeżeli ktoś wyłapał, czy były takie akcje wcześniej, bo szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale mogło mi coś przemknąć nad głową. Zresztą tego jest tyle, że w pewnym momencie po lat tak zaczyna się człowiekowi naprawdę kiczkać. Wiem, że było coś podobnego w momencie, kiedy mieliśmy chili czurylowego króla i event z nim związany. To tego typu akcje i atrakcje były, że tam gadali o stronę chili czurlów co gdzie i jak, a potem ten event wszedł i aż tak mnie nie zachwycał, no ale to może ja. Więc szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. A to jest druga sprawa, to wczoraj, czyli na dzisiejszej albo na jutrzejszej nagrywce z WW będę gadał na ten temat, że nie wrzucili tam kalendarza, bo w Weathering Waves na koniec odcinka tam, gdzie ma czy pogodę na jutro. Ja mam ją zazwyczaj, to znaczy do tej pory miałem ją na tle kalendarza, które oficjalnie dają. I Gęszczinowy się pojawił 31. Był na wrzesień, wjechało i mamy kalendarz, więc jeżeli ktoś potrzebuje na telefon, czy w jakiejkolwiek innej formie, to jest ten pionowy. Poziomego nie widziałem. Może gdzieś jest. Pewnie gdzieś jest, ale na, na społecznościówkach około twitterowych nie widziałem, a jeżeli chodzi o WWE, to nie dali kalendarza i pierwszy raz nie dali kalendarza, co mnie troszkę zabolało, no bo to jest moje tło do pogody na jutro, więc hur dur dur dur, hur dur dur dur, no ale mamy tutaj daty urodzin. Będzie Chongyun, potem Ryżor, potem Albedo. Na razie same postacie, których za bardzo hojnie nie propsuję. Potem będzie nasza Chlorę, która też dostała w sumie, chociaż nie, no, 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 mogli z niej wyciągnąć dużo więcej, mogli z niej wyciągnąć dużo, dużo więcej. Emily, ok, nice. Fremine oraz Ayaka. Nie wiem, czy pamiętacie taka drobna wrzuta do czasów zaprzeszłych, a kiedyś to jeszcze rozbebeszmy tylko takiego snippeta wam rzucę. jaka oryginalnie była desygnowana i stąd mieliśmy sugestie, że te postacie, które są pokazane na tym trailerze, że tam jest Diluk, a jaka właśnie i tak dalej, i tak dalej, to są postacie, które będą przejmowały rolę Arhona, bo na testach przed premierą gry, ona zgarniała Gnozę i ona się stawała tak jakby kolejnym Archonem po Rajdence to nie było jeszcze rozbebeszone, wiecie, tak fabularnie totalnie, ale w plikach jakby były rzeczy ewidentnie sugerujące, czy wręcz dosłownie mówiące, że ona ma być kolejnym marchonem. Dlatego też ona była taką mega ulubienicą przed premierą gry. Jedna z pierwszych postaci, nad którą zaczęli pracować, jedna z najmocniej przebudowywanych, jedna z najdziwniejszymi skillami w ogóle, ona miała specjalny skill podczas sprintu, że jedzie jak ta śnieżynka w ziemi wyskakuje i ma specjalny atak, którego żadna inna postać nie ma, więc wyskakiwała i robiła ciachnięcie, doskok, yy, szarże na przeciwnika praktycznie. Więc ona miała więcej skill jakieś intra, ultra różne rzeczy, które nigdy w grze się nie pojawiły, głównie ze względu na to, że to była jedna z tych pierwszych postaci, którą zaprojektowali to było takie, jeee, yeah, fanboyujemy, a potem wyszły inne postacie i, i, i już cię nie chcę, już, już cię nie lubię, a jaka już, już, cię nie fanbojuję. To od strony Hojo, bo ja dalej, chociaż jak wyszło, to po nią nie rolowałem, dopiero na rerunie, masakra. Więc dajcie znać, co, gdzie, jak, może na jakimś streamie wyciągniemy screenshoty z tamtych czasów i pokażemy jakieś snippety z tego, co na tych serwerach testowych faktycznie było, a my przeskoczmy do tego, co Rekiny Lądowe Lubią najbardziej, czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym się dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli. Bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się poprawne. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Dzisiaj będzie dużo informacji średnio lecących za moimi bardziej z internetów. Będę też się odnosił do tego, gdzie co jest, ale jest kilka rzeczy za moimi takich, że am, um, dobra, zobaczymy, co z tego okaże się prawdą, co z tego okaże się bullshitem. Więc przede wszystkim mamy. Mm, Informacje na temat tego, że będzie więcej modern motywów, jeżeli nie podobają wam się deski surfingowe, rolki i tego typu akcje, to przykro mi ma być tego jeszcze więcej, głównie z postaciami i tylko z postaciami. I tu pojawia się teoria, o której gadaliśmy z paroma osobami w komentarzach, że wygląda to tak, jakby Natlan, który mi się prywatnie strasznie podoba, był zaprojektowany i zrobiony. No. Od dłuższego czasu wiedzą, co gdzie i jak. Jeżeli chodzi o postacie, one bardziej pasują do Zone Zero, ewentualnie do Hanka Esteraela, ale mi tak mentalnie do Zone Zero, jak na to patrzę. Stawiałbym, że te projekty pojawiły się później, jak nie dużo później, względem projektowania mapy i mechanik tutaj będących. Te wszystkie roleczki, te wszystkie właśnie deski surfingowe i deskorolki przy okazji Citlali, bo mam informację, że Citlali pogina na deskorolce. To są rzeczy, które wyglądają, jakby były wzięte z troszkę innej bajki. I będzie tego więcej będzie więcej tego zarówno z li która na tej, nie, ta na desce surfingowej, to tamta na deskorolce, będzie jeździła, będą jakieś mechanizmy, coś w stylu Tonego Hawka, nie może aż tak bardzo, ale jest info, że ona ma jakieś tam takie rzeczy związane z tym mocniej. Dla mnie ta stylowaczka najbliżej i najbardziej akceptowalnie pasuje do tego, co było w Piotruszu Panie, konkretnie film się nazywa Kapitan Hack Jeżeli widzieliście, to wiecie o czym... Jeżeli widzieliście, to wiecie o czym mówię, to jest film z Robinem Williamsem. wielbie kocham, jeden z moich ulubionych filmów dzieciństwa że tak to nazwę i tam była taka stylówka, że są rozbite statki pirackie i zrobili sobie bazę z takich drewnianych cuśków, bazę, która w całości wygląda jak jeden wielki skatepark. Jeździli na deskach, na rolkach właśnie tam się rozpierniczali I był taki chaotyczny bardzo motyw wizualnie, ale coś ciekawego z tym zrobili i ta gra w tym momencie między tym drewnem, a właśnie tymi wszystkimi bajerami dojeżdżenia przypomina mi tamto. Nie powiem, żeby mnie to zachwycało, jeszcze te kolorowe obrysy widzicie, ten rant naokoło mniej jest, a... Um... No, obrys, obrys w kolorach ten czy nie do końca mnie przekonuje względem tego, co ma być, ale to jestem ja. To oczywiście widzę, że niektórzy są bardzo nahejpowani, niektórym to bardzo odpowiada. Ja jestem w y, może mniejszości, a może niektóra jest na nie. Ale wszystkie informacje, które dostaję, są takie na ten moment, że najbliższe zbliżające się postacie z Natlanu są bardzo mocno, ale to bardzo mocno właśnie w klimacie. Do jakiegoś tego? To wygląda jakby miało być do jakiegoś mechanizmu, do cuśków. Muszę zacząć robić ten natlan, ale to po weekendzie, bo do weekendu prawdopodobnie będę wyjeżdżał, więc mam za mało czasu na bujanie się i zwiedzanie. Więc natlanowe postacie będą się opierały na tych nowoczesnych gimikach i będzie tego sporo. Jeżeli wam to przeszkadza, to brace yourselves, bo tak wygląda najbliższy rok, najwyraźniej. Lecąc dalej, dostaję informacje tutaj za moimi. To jest coś, co już parę razy było wspominane, nie wiem czy kojarzycie, ale na przestrzeni wielu ostatnich miesięcy. Także 3-4 co najmniej będzie. Cofamy się przynajmniej do aktualizacji. 4, 5, 4,. 3, no, 4, 5. W 4, 4 też coś mogłem na ten temat gadać, ale będzie więcej motywów abysowych. Mówiłem wam, że będą motywy abysowe związane z m.in. El Capitano, ze względu na to, że przy jego animacjach mam informację, że są podpięcia duplików związanych z Abysem. Abysa będzie więcej i Abysa podobno ma być więcej już w aktualizacji 5.1. I mają to być motywy, które. Dobra, teraz. Na dwie rzeczy przeskakujemy. Jedna to jest rzeczy lecące z internetów, to nie jest od moich, to jest z Uncle A, ale też parę innych likerów tutaj się odpala, więc ja tutaj jakby nie mam potwierdzenia ze strony swoich, ale zgadza się to z paczką informacyjną, którą od moich dostałem, że w 5.1 i w najbliższych aktualizacjach powinno być więcej abysów, powinny być motywy mocno abysowe. To dostałem od swoich, a tutaj leci informacja, że w 5.1 powinno być uwaga, to będą bardzo możliwe, że fabularne rzeczy, więc jeżeli ktoś nie chce, proszę o przeskoczenie do kolejnego segmentu, ok? Dobra, więc tak, wygląda na to, że w 5.1 zacznie się zdaniem internetowych tych, tych dziać fabularnie z ABYSem, że rozpocznie się wojna z ABYSem. Tak jak mówię, ja tutaj nie mam potwierdzenia, ale od strony swoich dostaję informacje, że wiele plików i informacji, które z ABYSem jest połączonych, podpisane w ten sposób jest podpięte do najbliższych bet. Więc prawdopodobnie będziemy mieli w 5.1 może początek wojny, a może nie. Nie wiem, jak się do tego odnieść, nie mam, nie mam fabularnych jakby lików, ale jest też permanentny content, który korzysta z niektórych z tych yy, danych. Co oznacza, że bardzo możliwe, że będzie jakaś albo przebudowa abyssa tego, który już mamy, co się resetuje tylko 16 albo może jakiś nowy content marzy mi się endgame'owy content ale niekoniecznie endgame'owy content, który będzie nawiązywał do abysowych motywów czyli jakieś nurkowanie w abys od innej strony czy coś takiego. Tak czy inaczej rzeczy, które są popodpinane do prawdopodobnie testu 5.1, chociaż ja nie mam potwierdzenia czy to na 100% 5.1 jest część z tych asetów też została podpięta do jakiegoś permanentnego contentu który jest na testach plus minus w tym samym czasie, więc jeżeli na 5.1 wyskoczy nagle nowy rodzaj endgame'u z abys to ja zdziwiony nie będę, ale szczerze powiedziawszy, nie spodziewam się, ze względu na to, że Hoyo nie poradziło sobie jeszcze do końca z Imaginarium Theatre. Więc jak Imaginarium Theatre będą mieli w zadowalającej formie, to wtedy spodziewałbym się, że sięgną po robienie jakiegoś nowego endgamu. Bo patrząc po tym, jak bardzo inwestują teraz w Genshinia, jak dużo rzeczy robią, jak dużo rzeczy próbują naprawić, prędzej czy później doczekamy się różnych poziomów, różnych typów endgame'u, Wiecie, dla graczy, którzy mają wymaksowane konkretne postacie, wszystko zrobione na maksa i tak bardzo pij jak się da, jest abys. Dla graczy, którzy mają. Dużo zrobionego, ale no, po łebkach, i troszeczkę, i średnio, i jedną, i drugą, i trzecią, i trzydziestą, średnio mamy Imaginarium Theater. Powinien być jeszcze jakiś endgame dla ludzi bardziej chillowych, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, dla ludzi, którzy lubią budować, kminić, jest już housing, który też wymaga drobnej przebudowy. Wędkowanie mamy, <laughs> nie w natlanie, więc dla różnych graczy są różne rodzaje kontentu, który można potraktować jako endgame. Fajnie by było, gdyby z tego endgameu troszkę więcej wyciągnęli, i na przykład z karcianką zrobili coś sensownego, no ale do... i tak grać nie zamierzam, więc przeskakujemy do kolejnej informacji, która się może nie spodobać wielu. Leci to z internetów i ja mam podbicie od swojej strony w troszkę innym kierunku, więc jeżeli chodzi o informacje ze Uncle A, one są bardzo sus, weźcie to pod uwagę, ale jest informacja, że ona ma być bosem, co teoretycznie pasuje do danych, które jakby od strony swoich dostałem, że Kolumbina jest, model do niej prawdopodobnie jest, bo jest po prostu placeholder z podpięciem, że, że to jest informacja, że to jest Kolumbina, więc teoretycznie Kolumbina będzie do spotkania, ale z tego co widzę, model npc nie jest testowany, jakby to miała być postać grywalna, czyli stoi i jest to albo NPC, albo boss. I info o rzeczach, które tu mają być wpięte, nie wygląda, jakby była wpięta w standard animacji, czyli nie ma tych wszystkich sposobów biegania, daszy, ataków i tak dalej. Więc, jeżeli chodzi o ten placeholder za Kolumbinę, nie ma. Więc jeżeli ona ma być bossem, no to informacje z Uncle A lecą, że ona bossem ma być. I ja nie mam tutaj też potwierdzenia w tej kwestii. Mam tylko potwierdzenie, że Klumbina jest i nie wygląda, jakby miała być grywalna w tym momencie, co nie oznacza, że w przyszłości może będzie, może nie, nie będzie grywalna. Nie wiem. Albo, albo jest na jakimś teście, z którego ja nie dostałem żadnych informacji, więc, więc nie jestem w stanie wam tutaj nic więcej powiedzieć. Ale od dłuższego czasu, jak były za każdym razem pytania o Klumbinę, to mówiłem, że ja za bardzo nie mam nic. Pojawiały się tam jakieś cóżki gdzieś tam, coś tam. Parę fałszywych tropów mieliśmy, ale widzicie, cały czas gadam o El Capitano, że grywalny ma być, a o Kolumbinie tak jakoś e, pużar tempu serio, ale nie bardzo. Pojawiały się po drodze parę razy informacje, że ona ma być grywalna. Teraz, teraz, teraz nie widzę, więc e, nie chcę nikogo dołować. Wygląda jak wygląda, więc przeskoczmy do tego, co jest mniej dołujące i bardziej radosne, czyli El Capitano dla odmiany. I tutaj kolejny raz lecą informacje z różnych źródeł, że jest na modelu grywalnym, że ma być grywalny. Ja tutaj też od siebie mogę dorzucić, że większość informacji, które teraz Wam przytoczę, to są te stare, które mieliśmy. Jest jedna nowa i że na modelu grywalnym jest, owszem, jest na testach, najprawdopodobniej dlatego, że ma być w jakiejś animacji i mamy zobaczyć go w akcji, więc ja nie stawiam, że jego skille są gotowe, wydaje mi się, że są bardzo niegotowe, że będą mniej lub bardziej standardowe i sztampowe animacje podpięte pod niego, ale docelowo powinien być postacią grywalną i przynajmniej część jego mocy, jeżeli chodzi o to, co robi na placu boju, powinniśmy zobaczyć, bo to wygląda tak, jakbyśmy mieli się z nim spotkać w następnej aktualizacji 5.1 albo 5.2, stawiam na 5.1, bo tam jest archonku więc po prostu pasuje. Mieli go spotkać podczas walki, także on coś robi na placu boju, kiedy my się pojawiamy. Więc w animacji jest jego w czasie rzeczywistym akcja jedna, druga, trzecia, a nie tak, że gra się zatrzymuje i wjeżdża nam prerenderowana kadstenka, gdzie postaci biegają, odbijają się, kamera jeździ i widzimy różne dziwne rzeczy. Nie, powinno być na silniku gry w trakcie gry. Z tego co ja rozumiem, to to tak wygląda, dlatego on jest na serwerze testowym, ale to też sprawia, że nie musi być finalnie nigdy grywalny, po prostu na ten moment wygląda jakby grywalny miał być. Więc tutaj też SAS bardzo zaankrulowany. A, rozmawia z kimś prawdopodobnie o Roronem, jeżeli nie pokręciłem. I tutaj jest u mnie informacja, że są nagrane jego kwestie dialogowe, tak, ale z kim rozmawia? Nie wiem. Jest jeszcze jedna rzecz, ale to dobra, przeskoczmy do kolejnego timestampa. Jest jeszcze jedna rzecz, że Il Tore jest również pingnięty w plikach, czyli że model Il Tore jest do, czy został do czegoś podpięty, albo został wyłapany, że jest do czegoś podpięty, co może oznaczać, że Il Tore w jakiś sposób pojawi się przy okazji na tlanowych machlojek. Ja się spodziewam, że się pojawi bardziej niż mnie więc hurdur durdur, ale po prostu teraz mam pignięcie, że albo był albo jest gdzieś. W tym wypadku nie ma na 100%, że... Będzie do spotkania, no ale przynajmniej na jakimś etapie testów czegoś dali Ildotore do czegoś. Ildotore, który jest z animacją bardziej do gadania, stania jako NPC, niż do walki i robienia jakichkolwiek bardziej skomplikowanych akcji. Czyli znowu będzie stał i trzymał się za brodę i ruszał rękami przez chwilę i tyle. Na 90% zdziwię się, jeżeli będzie więcej, chociaż why not? Hur, dur, dur, dur. Zobaczymy, zobaczymy. Więc jeżeli chodzi o Harbingerów, jak widzicie, jest tego dużo, jest praktycznie pod dostatkiem. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Z z mojej perspektywy, no nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że ich wysypie aż tyle naraz i z jednego rzutu informacyjnego, bo to praktycznie z tych samych źródeł wszystko poszło, zarówno o Kolumbinie jak i o El Capitano i Il Dottore i również abysowych motywach, o których mieliśmy wcześniej, których nie będę teraz rozbebeszał, bo jak nie chcecie spekulacji fabularnych, no to wiecie o co kaman. Więc to jest mniej lub bardziej połączone, aczkolwiek nie jakoś tak strasznie wyryte w kamieniu. Wydaje mi się, że coś z tym może być głębszego, więc wasze wrażenia w komentarzu, z chęci się zapoznam, a ja bym przeskoczył do tego, żebyście pamiętali, że mamy w tym momencie dwa konkursy. Jest błogosławieństwo nocnej duszy oraz swaćba wesele. Błogosławieństwo nocnej duszy daje nam nagrody bardziej digitalowe w grze blessingi i tego typu akcje. O, są te wszystkie partikle, o których gadaliśmy, że tego będzie więcej w, w natlanie, że będą te wszystkie cóżki latały, unosiły się. To jest strasznie obciążające dla sprzętu. Swoją drogą, żeby to dobrze zrobić, to, 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 to ora, troszkę performance. A drugi konkurs to jest swadźba wesele, gdzie do wygrania są figurki machnięte na drukarce 3D. Tam do wyboru coś będzie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na Discorda do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez fushi Rang Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osą. Dziękuję za wysłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa check-in Web Event, i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, no to dziś jest dzień trzeci. Z mojej perspektywy, z waszej będzie piąty chyba, czyli jesteśmy dzień po primogemach ze względu na to, że przesunięcia były i odcinek na wczoraj został przesunięty na jutro, czyli. Dziś powinien być piąty, chyba. Dziś powinien być piąty, jak nie, to mnie poprawcie w komentarzu. I w Honka podobna sytuacja, czyli dziś jest piąty, czyli dziś powinny być Stellar Jade. Właśnie dokładnie, dokładnie tak. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długie cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. Jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, no to wczoraj albo dzisiaj powinniśmy mieć parametryk transformer do trzaśnięcia. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna. Potężna jesteście osobni się arcy, wasza magia jest potężna potężna jesteście arcy, osobliści twicher nauci. Wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście Twitcher'osą i na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć. Codziennie na streamie zmontowania, aczkolwiek będą rozjazdy i będą dziury, bo mam wyjazdy i, i mam dziury. Więc to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych pięć rolek. Niech Boże karędzie wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Przekonaliście mnie, żeby nie składać tej broni, to znaczy nie rolować po tą broń, bo mój Kadihara Kazuha ma za niską konstelację, żeby porządnie korzystać z Freedom Swarm, a Surfs Up nie jest aż tak niezbędne dla mojej Shark Tacular Surfari, co oznacza, że bardziej mi się opłaca zostawić rolki na czwartą konstelację Arlekina. Jeszcze mnie Sezu kusi, żeby zacząć po Cloud Retainer rolować.